Kolejny punkt. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian na liście rankingowej zadań na rok 2012. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian na liście rankingowej zadań w zakresie budowy, przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem na rok 2013. Tak jak mówiłem na wstępie, jest to temat trudny. Dla mnie osobiście ze względu na to, że inwestycja z wielkim trudem została przygotowana, z wielkim trudem została rozpoczęta, z wielkim trudem jest realizowana w warunkach naprawdę trudnych, bo zimowych. I do tego jeszcze robi się coś takiego, co nazywa się problemami związanymi z wykonaniem, z dodatkowymi pracami. Problem, który tutaj jest, proszę Państwa, pokażę na pierwszym. To jest projekt, który, na którym jeszcze nie ma de facto studni retencyjnych. Studnia retencyjna, proszę Państwa, będzie zlokalizowana mniej więcej w tym miejscu. Co ona ma na celu? Ona ma na celu zbieranie wody, tak żeby do studzienki tutaj kanalizacyjnej odpływała woda regulowana takim przepływomierzem. Takie urządzonko plus ta cała studnia kosztuje w granicach około 30 tysięcy, w zależności od tego, jaki nam wykonawca. Ja wiem, że Pani to nie interesuje, ale problem jest taki, że będziemy musieli nasze pieniądze przeznaczyć. I dlatego tutaj, mając tutaj na uwadze zakończenie tej sprawy, środki, które były przekazane na tą inwestycję, są środkami z gminy miejskiej Kraków, czyli dzielnica de facto jakby nie dołożyła do tego ani złotówki. Powiem więcej, tutaj jest nawet współpraca ze spółdzielnią, czyli część tego będzie spółdzielnia finansowała, ale okazuje się, że ta studnia retencyjna jest problemem. Świeczkę zapalić. Ale mam prośbę, nie mówmy teraz o świeczkach, tylko słuchajmy tego, co mówię. I ZIKiT w tym momencie nie ma pieniędzy na dodatkowe środki, żeby tutaj zabezpieczyć w tym temacie. Przykro jest powiedzieć, ale w tak zwanym planie funkcjonalno-użytkowym w tym parkingu nie było studni retencyjnej. I tutaj trudno wykonawcę obarczać. Co prawda gdzieś tam się znalazł jakiś separator. Jedno i drugie to nie jest to samo. Można sprawdzić, ile jedno kosztowało, ile drugie, można zrobić jakiś kompromis. Ale prawdą jest, że warunki MPWiK się zmieniły po przetargu. I to jest problem. I dlatego zaproponowałem rozwiązanie takie. Jutro mam spotkanie z panem dyrektorem Migdałem z ZIKiT-u, gdzie będę chciał przekazać informacje z Rady, że Rada tutaj pozytywnie się do tego tematu ustosunkowała, żeby wspomóc zakończenie tej inwestycji. Ile to będzie kosztowało? Wydaje mi się, że to około 40 tysięcy. Wszystko zależy od tego, ile tam jeszcze uda się wynegocjować to wykonanie. Otwieram dyskusję na ten temat. Czy ktoś by chciał zabrać głos? Nie widzę. Wszystko jest jasne. Temat już był wielokrotnie wałkowany, także się nie dziwię. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z Pani i Panów Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. A więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie zmian na liście rankingowej zadań w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem na rok 2013. Kolejny punkt. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian na liście rankingowej zadań powierzonych w zakresie remontu dróg, chodników i oświetlenia w roku 2012. Szanowni Państwo, dostaliśmy informację 12 grudnia, że mamy do dyspozycji 400 tysięcy. A do 14 trzeba to rozliczyć. Ja mam nadzieję, że Pan Przewodniczący wykorzysta. Oczywiście. Wykorzystałem. Owoce tego Państwo mogą wirtualnie sprawdzić pewno na Google'ach. Jakiś science fiction. Nie ma możliwości zrobienia czegoś w ciągu dwóch dni. Poza tym nikt nie rozpocznie robót 14 grudnia za przeproszeniem, wtedy kiedy pogoda nie jest dobra do tego, żeby rozpoczynać budowę. Wielkim trudem się kończy to, co się rozpoczęło, a nie rozpoczyna się nic nowego. Mimo że miałem pewien pomysł, żeby zrobić roboty ziemne przy ulicy Okulickiego i między innymi właśnie Łopackiego, ale to zadanie zostało wstrzymane i niepuszczone.
mamy de facto czyste sumienie, żebyśmy próbowali cokolwiek jeszcze z tych pieniędzy uratować. Będę o te pieniądze wnioskował w roku 2013 na spotkaniu z przewodniczącymi, kiedy będzie rozliczony cały rok 2012, właśnie po to, żeby porównać, w jaki sposób dzielnice wykorzystały swoje środki. Są dzielnice, które wykorzystały w 99% swoje środki, są takie, które w 85% albo i mniej. Nie ze swojej winy, tylko z winy, że nie było płynności miasta i brakowało środków fizycznych na koncie. Także proszę Państwa, tutaj wracając do naszego tematu, ta uchwała, nad którą teraz się pochylamy, jest to uchwała, która pozwoli nam dołączyć to, co przed chwilą żeśmy głosowali na rok 2013, żeby była jakaś kontynuacja. Tak jak Państwo pamiętają, jakiś czas temu w ogóle wyrzuciliśmy te dwa zadania z naszego budżetu, dlatego że nie było potrzebne finansowanie środków dzielnicy, ze względu na to, że pełne finansowanie było z miasta. Powiem więcej, nawet 67 tysięcy zostało z tego pół miliona, które były na tych zadaniach. Koleje losu, tak jak powiedziałem, były takie, że się pozmieniało plus te nieszczęsne studnie retencyjne i zadanie wzrostu. Znaczy zostały środki nie na tyle zabezpieczone, wykonawca się broni przed tym, Zikić się upiera na stanowisku, że powinien sobie przemyśleć sprawę, że to jest jego decyzja. Uważam, że to jest nieuczciwe podejście do tematu. Nie można tak stawiać wykonawców, którzy i tak, moim zdaniem, patrząc się na te inwestycje, które są realizowane w mieście, naprawdę ten przetarg wygrali prawie po kosztach. Moim zdaniem za 210 tysięcy zrobienie 30 miejsc parkingowych plus drogi manewrowe, naprawdę to jest cena, moim zdaniem, po kosztach. I teraz zrobienie czegoś takiego, że wyszło, i to nie z ich winy, dodatkowe, że tak powiem, warunki z NPWiK-a, jest moim zdaniem po prostu nieuczciwe, żeby tych ludzi w taki sposób potraktować. I uważam, że tutaj przedstawiam pewien pomysł naprawy tego, używając tutaj budżetu dzielnicy 16, ale uważam, że w słusznej sprawie i żeby się tutaj zachować z twarzą i być po prostu partnerem wiarygodnym, a nie tak zwanym podmiotem, który jak najwięcej chce, że tak powiem, wykorzystać firmy budowlane. Uważam, że trzeba mieć jakieś odrobinę elementarne, jakieś poczucie przyzwoitości, żeby się to zachować w ten sposób. To ja mam tyle w tym temacie. Jeżeli ktoś by chciał dopytać, to bardzo proszę i chętnie odpowiem. Proszę. Jeśli można, panie przewodniczący, bo pan przewodniczący tutaj ładnie powiedział, że to jest nieuczciwe byłoby, a czy uczciwe jest dawanie takich cen niskich przez wykonawców? No też troszeczkę nie jest uczciwe, prawda? Bo gdyby oni już obliczyli, to jest tak samo jak z tymi autostradami, zaniżają koszty, prawda? I później nagle się okazuje, po to, żeby wygrać przetarg. Wygrywa przetarg i później nagle się okazuje, że coś jeszcze trzeba dorobić. Także ja myślę tutaj, że oczywiście możemy się nad tym, powiedzmy, jakoś pochylić, ale to też nie jest w porządku, że oni tak zaniżają te ceny przy przetargach i później się nagle okazuje, że nie mają szczegółów. Ale trzeba, panie radny, ja to odpowiem. Panie radny, ja się zgadzam co do idei, bo to, co pan powiedział, jest okej. Okay. Nie można zrobić tak, że wygrywamy przetargi poniżej cen, czyli ceny dumpingowe się, prawda, poniżej cen produkcji czy wykonania tego. Tutaj w tym przypadku jestem w temacie od samego początku. I przetarg, który był ogłoszony, nie miał tych elementów. I to jest właśnie to, że w momencie, kiedy został, bo to był projekt plus wykonanie, jak pan pamięta, czyli zaprojektuj, wybuduj, czyli najpierw projektowali, a później budowali. I do tego projektu były inne warunki. Inne warunki z NPWiK-a. Tutaj pan radny jest świadkiem, bo robiliśmy tutaj spotkania, gdzie w międzyczasie miasto Kraków wprowadziło tak zwany system retencjonowania wody, czyli żeby ograniczać dopływ do tej kanalizacji ściekowej. Zikić sobie na stanowisku, że to jest ryzyko wykonawcy, prawda? Ale on nie miał pojęcia o tym, że coś takiego będzie, bo to było po. Gdyby to było przed, to co pan powiedział, byłoby zgodne z prawem. Ale w momencie, kiedy pan wygrywa przetarg na coś i nagle wymyślają różne rzeczy w trakcie, prawda, i dopisują, że to pana sprawa, pan się musi do aktualnych rzeczy dostosować, to moim zdaniem to jest nieuczciwe. I tylko dlatego. Bo co innego jest, jeżeli ktoś wiedział wszystko i nie zrobił czegoś, bo okazało się, że asfalt był za drogi albo coś takiego, to jest całkiem coś innego. To jest dodatkowy element, którego nie było. I taka jest różnica między tym. I wydaje mi się, że tutaj nie ma dyskusji. To nie jest ten... Co do zasady się z panem radnym zgadzam.
Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, a więc zamykamy dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Widzę, kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. A więc przechodzimy. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie zmian na liście rankingowych zadań powierzonych w zakresie remontów dróg, chodników i oświetlenia w roku 2012.